No witam, witam. Jak czujecie się jako frajerzy w internecie? Co się dali wchodzić w nasze beki? W tym sensie, że tak nie żyje i w sodzie. Jak się czujecie jako frajerzy w necie? Co was ta dupę obgadują? Co za frajerzy, którzy wierzą wszystko i myślą wszystko, a coś się okazuje co innego? Jak się czujecie teraz? A widzicie, miło wam teraz, jak internet was obgaduje, jak ludzie was krytykują. A widzicie, krótko na temat, po prostu za mali jesteście na takie zabawy. I tym sposobem rozwaliłem was totalnie. Bo myśleliście, że ja będę się wkręcał. Ja się nie wkręcam. Bo ja mam swój rozum, a wy nie macie rozumu, tylko się wkręcacie o byle co, że o, trzeba paczki wysłać na wschodzie. Źle mają z tego radochę przy okazji. Z waszych paczek. A widzicie, to trzeba być idiotą jakby. Ale no, i tak zostaliście frajerami w necie i tak, bo już na forum czytałem ogólnie, bo mam test stworzony forum, że to zostaliście frajerami, że daliście się wkręcić w różne sytuacje, w różne sprawy. A widzicie, no, obsmarowałem was w internecie równo. No i ludzie was obserwowali też przy okazji. Nie to, że tylko ja. To ludzie też. Ci ludzie, co mają rozum, a nie jak wy. Krótko na temat po prostu. I ten was ocenił totalnie, że to jesteście frajami, ciotami i debilami. Ale to jest wasza broszka, nie mają po prostu. Ja mam uba popachy z was. I dlatego kręcę dalej z was bekę jeszcze głębiej, aż zniszczycie się sami. To jest mój plan, żeby was zniszczyć, żebyście uciekli do rodziców i płakali, że dlaczego tak robię z nas bekę. Do tego dążę. Ale to przyjdzie czas jeszcze nakręcenie beki dalej. Na razie to dwie beki nakręciliśmy. Następne mam pomysł, żeby was powkręcać, ale to wkrótce zobaczymy. Co na to powiecie? Znowu internet będzie huczał od A do Z, że to są znowu frajerzy, którzy się wkręcili. A ja będę górą znowu. No i wyświetlę coraz więcej, będę miał widzów coraz więcej. Dzięki temu, że was wkręcam w różne sprawy. Taki żywot człowieka jestem. I taki mam charakter, żeby wkręcać z was bekę za to, że chcieliście nas wkręcać w różne sprawy beki. Teraz zemsta jest słodka. Hello.